W dniu dzisiejszym, 25 marca, tuż przed godziną 11, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym pożarze mieszkania w miejscowości Dzierżoniów, osiedle Tęczowe 17, po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz 1 zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, już z zewnętrznych widocznych oznak pożaru okazało się, iż pożar ma miejsce na 4 i 3 kondygnacji budynku. Kierujący działaniem ratowniczym po przeprowadzeniu rozpoznania ustalił, iż doszło do pożaru na balkonie 4 piętra. W wyniku tego pożar przeniósł się na kondygnację niżej, na poniższy balkon na 3 kondygnacji. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 2 prądów gaśniczych, wody w natarciu, z drabiny mechanicznej oraz do wnętrza obiektu. Przed przyjazdem pierwszych zastępów Straży Pożarnej mieszkańcy z klatki schodowej z 4 i 3 piętra ewakuowali się na zewnątrz bez udziału służb. Natomiast w trakcie prowadzonych działań ratownicy Straży Pożarnej, jak również obecna na miejscu policja, pomagali w ewakuacji mieszkańców na zewnątrz z poniższych kondygnacji. Po chwili na miejsce został zadysponowany również zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście okazało się, iż w wyniku zaistniałej sytuacji nikt z mieszkańców nie wymagał większego zaangażowania ze strony ratownictwa medycznego. W chwili obecnej działania ratownicze cały czas jeszcze trwają. Trwa dogaszanie pożaru, jak również wynoszenie spalonych części z mieszkań. Na szczęście nie doszło do pożaru wewnątrz mieszkań. Praktycznie ograniczyły się one wskutek szybkich działań Straży Pożarnej do balkonów i, można powiedzieć, ściany dzielącej balkon do pomieszczeń bezpośrednio w mieszkaniach na 3 i na 4 kondygnacji. Ewentualne poniesione straty będziemy ustalać po przeprowadzeniu działań ratowniczych. Tak jak wspomniałem wcześniej, na miejscu znajduje się również policja, która będzie ustalała przyczyny zaistniałego pożaru.